Znowu ja. Też były namioty. Posprzątałem to miejsce. No, za dużo nie było. Tu jest parę butelek, parę puszek. I to tak jest w jednym miejscu zostawione. No, ale zostawione. Ale tam jest kosz u góry. Tam jest kosz już u góry. To już się nie chciało wynieść. No i to tak chciałem wam pokazać, bo to już praktycznie trzeci. Butelki wszystkie niezwrotne. Bo to chyba jest pilsner niezwrotny, tak mi się wydaje. Książęce, nie wiem, zwrotne. Nie mam pojęcia. Puchy. Puchy podniecimy. Materiał zwrotny. Mi się nie chciało wynieść do góry. Bo po co? Ja przyjdę posprzątam. No to tak wygląda. Gdzie ja to dałem? To nie powinno być tu. Także to już trzeci wózek. Zaraz jeszcze pójdę tam troszkę dalej. Wrócę się już do pojemnika. Na dzisiaj już będzie starczy. Dosyć. Bo ja już też trochę kawałek z psem. Pobawiłem się z psem. Wózek coraz cięższy tam. Wcześniej perła, piwo. 6 butelek w jednym miejscu. Jakieś gryle tam były też. Poskładałem w wózeczku. Takie dwa. Jakieś takie. Jak zwykle zresztą. Wszystko mam w wózku. Już ciężki wózek. Trzeci wózek. Ach, tu ładnie jest. Paski śpiewają, ryby się trą. No tu na brzegu w tych trzcinach. Słyszę, jak się tam pluskają. Idziemy tu trochę dalej jeszcze. Bo dzisiaj przyszłem, bo wiedziałem, że oni się będą pakować. Jest tam jeden namiot jeszcze był, ale idę tam kiedy indziej zobaczyć. Bo burze miały być. Bo nie będą siedzieć w nocy. To są burze. Będzie. Sobie wpływają tam. Z tyłu też słyszę. A ty co robisz, Ares? Chodź tu. Do wody. Idę tu. Na razie czysto. Jest za głęboko w tym lesie. Tu mało ludzi jeździ teraz. Znaczy, tu będą obstawione brzegi na pewno, ale przez lato. Ci stali to tam te namioty rozbijają, to mają te swoje punkty. Ale syf zostawiają. Może nie jest tak rozrzucony jak po innych, ale zostawili. Czyli dalej syfiarze. A obiecali mi, że wyniosą wszystko. Dałem im przecież worek, tak samo tu jak byłem. No i po co to wszystko? Nie ma sensu. Tu jest czysto. Jeszcze tu. Tu nie było nikogo jak ostatnio. Klema tu byłem kiedyś, to przecież sprzątałem wszystko, no nie? Jeszcze tu zobaczymy. Czy tu nie ma śmieci jakieś. Jakiś wędkarz siedzi. Chodź tu, Ares. Chodź tu, Ares. Ares do mnie. Jeszcze tu zobaczymy. Dzień dobry. Tu weźmiemy tylko. Jeszcze taki paproch. Nad wodą czysto, chociaż nie do końca. Ja tu mam wózeczek, to ja to mogę wziąć, nie ma problemu żadnego. Ale widzę, porządki są zrobione, tu jakaś reklamówka ze śmiećmi, super. To mi się podoba. Pięknie, pięknie.
ładnie. Także jestem zadowolony. Już tam dalej nie idziemy, bo już mam trzeci pojemnik. Trzeci wózek już mi starczy na dzisiaj. Idziemy na drogę. Także super na takim motorku. I śmieci się dało zabrać? Dało się. Nawet na takim motorku, ale oni mają samochody. I przecież gdzie on będzie śmieci w samochodzie woził? Jak to możliwe jest? Że on nie ma miejsca na śmieci. A jednak się da, nawet na motorku się da śmieci wywieźć. Pomogłem mu tam dwa pojemniczki wziąć, ale widzę, że jest gościu ogarnięty, że dba o to wszystko. Da się na motorku. Dobra, ja to teraz idę z powrotem tą drogą, dróżką. Wysypię to w pierwszym. Patrzcie, no już prawie pełen jest. Ciężki. Ale na dzisiaj już jestem troszkę zmęczony, że tak powiem. Bo to by można było iść. Ale jutro przyjadę, to pójdę znowu od rybaczówki. Z tamtej strony zajadę. Chyba, że będzie mocno lać, ale to nikt, szakciok jakiś wezmę. I ubiorę się i na drugi. Potem pójdę z drugiej strony. Tam parę rzeczy przeskoczę. Zobaczę, jak to wygląda po tych cieplejszych dniach. Także no do następnego razu. Ja tu pojemnik mam jakieś może 200 metrów. Gdzieś się pojawi. Wysypię to. Lecę jeszcze do wody z Aresem, żeby się okąpał. Też bym najchętniej skoczył do tej wody z nim, ale jeszcze za zimno. Wysypię to, idę do samochodu. To do następnego razu. Trzymajcie się. Zdrówka wam życzę. Powodzonka.